Dzięki tym środkom rządowym przy okazji organizacji Igrzysk Europejskich w Krakowie, które w dwulatce wynosiły 350 milionów złotych, uzyskaliśmy na przykład dofinansowanie na dokończenie królowej Jadwigi, która będzie otwarta na koniec maja. To jest kwota rzędu 28 milionów złotych. Uzyskaliśmy bardzo mocne wsparcie finansowe w zakresie realizacji kładki pieszorowerowej w okolicach Kazimierza przy okazji modernizacji czy budowy nowego mostu. Kolejowego koło Galerii Kazimierz. To jest kwota rzędu 30 milionów złotych. Na samą modernizację torowisk, dróg uzyskaliśmy dofinansowanie, które już zostało wydatkowane przez gminę na poziomie ponad 150 milionów złotych. To są, proszę Państwa, wszystko środki, których miasto nie byłoby w stanie wygenerować z własnego budżetu w tak krótkim okresie czasu, bo pragnę przypomnieć, że umowy z ministrem infrastruktury i ministrem sportu zostały de facto podpisane w 2022 roku, na niespełna dwa lata przed rozpoczęciem igrzysk. Zresztą warunkiem koniecznym do uzyskania tych środków było zapewnienie ze strony miasta, że środki te zostaną wykorzystany właśnie do 31 maja tego roku, po to, żebyśmy w miesiącu, w którym rozpoczyna się igrzyska, mówili o tym, że to są konkrety, które zaistniały w odniesieniu do korzyści dla mieszkańców miasta? Panie Prezydencie, mówi Pan, że te środki zostały wydane, czy inwestycje zostały zrealizowane w 95%? To powiedzmy już o tym, co zostało zrobione. No proszę Państwa, no chociażby ulica Igołomska, duża inwestycja, która została dofinansowana kwotą 30 milionów złotych. Proszę zobaczyć szereg nakładek, które zostały wykonane na blisko 100 ulicach Krakowa. Na przykład Kamińskiego. Na przykład, na przykład Kamińskiego na przykład rondomateczny, na przykład ulica Daszyńskiego. To są wszystko efekty właśnie tych środków finansowych, możliwości wykorzystania tych środków, po to, aby można było przeprowadzić te najbardziej istotne prace remontowe. Oczywiście one tak czy tak, bez względu na to, czy Kraków byłby gospodarzem igrzysk, czy nie, musiałyby być wykonane, ale niewykorzystanie tej okazji i stworzenie możliwości absorpcji. Pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych oczywiście dla budżetu miasta jest wartością wyjątkowo istotną i należy to bardzo pozytywnie postrzegać. Ale tutaj warto też zwrócić uwagę, że skorzystały. Peryferyjne osiedla, tak to nazwijmy, nie ze, nie ze ścisłego centrum, czyli na przykład okolice, u, konkretnie ulica Wrobela czy ulica Czerwone Maki. Tutaj bym chciała, żeby Pan powiedział, co tam zostało zrobione, bo to też są inwestycje, które skorzystały na dofinansowaniu rządowym. No proszę Państwa, to jest przede wszystkim modernizacja tych dróg. To jest wykonanie niezbędnej infrastruktury drogowej, gdzie nakładka jest jakby ostatnim elementem takim dostrzegalnym przez wszystkich użytkowników tych dróg, ale tak jak Pani słusznie, Zaznaczyła ulica Wrobela czy ulica Czerwonych Maków. Od dawna były w planach miasta w zakresie remontu. I na pewno pozyskanie tych środków w przypadku ulicy Wrobela to jest kwota blisko 10 milionów złotych, zresztą podobnie w przypadku ulicy Czerwonych Maków, to są środki, które zostały w mojej ocenie bardzo dobrze wykorzystane właśnie dla uzyskania tego efektu, tak jak zostało to podkreślone nie tylko w centrum miasta, tam, gdzie podejrzewam, również będzie największa aktywność ze strony gości, którzy przyjadą do Krakowa w związku z igrzyskami europejskimi. Ale my tak naprawdę robimy to nie nie dla gości, robimy to dla nas, dla mieszkańców.